Witamy serdecznie. Mieczysław Bielak, nie muszę przedstawiać. Miło mi, cieszę się, witam Was serdecznie. Nagranie wiadomo, że zbliża się pomału Twój wykład. No i tutaj mam i dobrą, i złą wiadomość. Dobra dla nas, że sala będzie prawie pełna na dzień dzisiejszy, a my to będziemy emitować, myślę, że w sobotę. Dzisiaj jest 1 luty, więc spodziewam się, że to już będą takie albo końcówki, bo mieliśmy 15 miejsc wolnych pierwszego. Za parę dni znów tam parę osób przybędzie, więc może być już pełno. Więc bardzo proszę o uważne czytanie informacji w opisie pod filmem, bo tam zawsze będę na bieżąco albo mówił, że już miejsc nie ma, albo proszę o kontakt i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie frekwencja zanosi się nam dosyć duża. A co, Mietku, u Ciebie słychać, jeśli chodzi o... Bo jeszcze do wykładu troszkę czasu jest, co się dzieje w tym czasie u Ciebie? Cóż, u mnie, no to cały czas aktywność taka i zawodowa, związana z promocją olejków i jednocześnie cały czas jakieś takie większe czy mniejsze prelekcje. Już dziś nie musi to być partyzantka i tajne konflikty, bo ja myślę, że te takie momenty kulminacyjne represji, to mieliśmy już w ubiegłym roku, może one były, albo nawet jeszcze wcześniej, a teraz to już tak widać, że system dogorywa, więc nawet za bardzo nie trzeba się kryć ze swoimi działaniami. Więc ja pracuję poprzez różne prelekcje, spotkania, większe czy mniejsze, spotykam się z ludźmi, tłumaczę te zasady tego innego postrzegania rzeczywistości, innego komunikowania się z rzeczywistością, żeby robić tą komunikację, dokonywać tą komunikację poprzez uczucia i świadomość jedności ze wszystkim, co postrzegamy, a nie tak jak dotychczas poprzez emocje. No i to cała filozofia. Ja po prostu, no już podam bardzo dużo przykładów, jak w życiu po prostu komunikować się w tych sytuacjach, gdzie dotychczas w emocje wchodziliśmy i one ściągały nas na dół, budowały ołów w nas, pogarszały jakość naszego życia poprzez pogorszenie zdrowia, bo przecież cała psychosomatyka jako nauka oraz epigenetyka mówią o tym, że my poprzez swoją świadomość po pierwsze mamy wpływ na geny, ale i po drugie mamy też wpływ na choroby lub też na powrót do zdrowia, jeśli po prostu zaczniemy inaczej postrzegać, inaczej komunikować, odpuszczać, wybaczać, być wdzięcznym w miejscach i w sytuacjach i w stosunku do ludzi, do których dotychczas generowaliśmy emocje, jakiś tam żal i złość, i nienawiść. Gdy sobie uświadomimy, że z kimkolwiek wchodzimy w interakcję i sobie uświadomimy, że to jest moja własna emanacja, bo na tym świecie każdy z nas jest sam w sobie i sam w nieskończonej ilości własnych, lustrzanych odbić. I tylko my cały czas wchodzimy w różne interakcje, komunikujemy się zawsze sami ze sobą w tych lustrzanych odbiciach i chodzi o to, żeby z nikim nie walczyć. Z nikim nie walczyć, do nikogo nie mieć żali, czy złości, czy żadnych niezadowoleń nie okazywać, bo wszystko, co robimy komuś, no to robimy sobie. To jest tylko kilka takich złotych zasad, a właściwie jedna tylko na najwyższym poziomie zasada. I w kilkudziesięciu różnych wariantach my tą zasadę będziemy sobie omawiać na tych warsztatach. No i to wszystko. No to tyle u mnie. No cóż, przygotowuję się do wiosny. Mam takie dosyć zamiary ambitne, że tak powiem, ale nie przywiązuję do nich większej wagi, po to, żeby mogły się same realizować. Bo wszystko to, co pragniemy, na czym nam bardzo zależy, jeśli przywiążemy do tego wagę, że to musi być, że też musi być po naszemu, według naszego scenariusza, to im większą wagę przywiążemy, tym ciężej się to materializuje w naszym hologramie życia. Będziemy mówić sobie o tym też, że ten świat jest iluzją i my w tej iluzji doświadczamy
interakcji między sobą a swoimi własnymi emanacjami. I w tej iluzji my powinniśmy się bawić. I ta iluzja powinna być dla nas rajem na ziemi. A jeśli ona rajem na ziemi nie jest, to znaczy, że robimy coś nie tak, czyli nie tak postrzegamy i nie tak komunikujemy się w naszym życiu, w naszym hologramie życia. I jeszcze powiem to, że ten mój hologram, on też kiedyś nie był rajem na ziemi, też był kiedyś piekłem na ziemi. Ja też wszelakich możliwych cierpień doświadczyłem w życiu. I jeśli już wracamy do tych doświadczeń takich niełatwych, które mieliśmy, to wracajmy z wdzięcznością za to doświadczenie i z wdzięcznością do tych wszystkich ludzi za to, że nieśli nam to doświadczenie. To wszystko było potrzebne. Chodzi o to, żeby do przeszłości nie mieć żadnego żalu ani do ludzi, żadnych żali, żadnych pretensji, tylko wszelkie rzeczy, które się wydarzyły, czy też się teraz wydarzają, to są wszystko doświadczenia, to są wszystko nasze życiowe egzaminy. I chodzi o to, że wszystko to, co będzie się wydarzało, to żeby to już były teraz słodkie chwile, radosne chwile, pełne radości i zadowolenia, i takiego ciepła uczuciowego. I to wszystko może być pod warunkiem, że w tu i teraz zaczniemy się inaczej komunikować. A będziemy się inaczej komunikować, jeśli tą rzeczywistość będziemy postrzegać jako nie taką, która mi zagraża, że to jest coś obcego, co mi zagraża, tylko że to jest część mnie i wszystko wokół mnie jest po to, żeby mi sprzyjać. Jak ja tak będę postępował przez życie i szedł przez życie w jedności ze wszystkim, co jest i że wszystko, co się wydarza, mi sprzyja, nawet jeśli umysł będzie starał się wkręcać, że to mi zagraża, albo tamto mi zagraża, albo jeszcze coś innego, albo jakaś wichura, albo jakiś mróz, albo głód, albo brak prądu, no to będzie się to przejawiało w naszym programie życia. Wystarczy nie wkręcać się w tą grę. Wystarczy w tej grze być obserwatorem, a wtedy wszystko zaczyna nam sprzyjać. Natomiast gdy stajemy się uczestnikiem gry i te wszystkie informacje, które w szczególności w mediach klasycznych, które się pojawiają i my kupujemy te informacje, wchodzimy swoją uwagą, jeszcze dajemy emocje tym informacjom, bo wtedy po pierwsze my sami siebie ograbiamy z energii, a po drugie ta rzeczywistość, ta informacja ożywa w naszym hologramie życia i degraduje naszą jakość życia. Więc chodzi o to, żeby być obserwatorem, w nic się nie wkręcać, tylko podróżować sobie tutaj w tym życiu w ciszy. To taki duży skrót. To tyle tam u mnie. Znaczy wiesz, ja to sobie tak jak zwykle szukam jakiejś sentencji i mam taką bez żalu, czyli zabawa z iluzją. I tutaj chciałbym, żebyś ewentualnie wytłumaczył mi i widzom dwa tematy, bo tak jak zwróciłem uwagę na pewne nowe definicje, które zacząłeś używać, przynajmniej do tej pory nie wychwyciłeś, to mianowicie właśnie kwestie iluzji. Czy tą iluzję pojmujesz troszeczkę w wedyjski sposób, jako tak zwaną maję, złudzenie, czy to jest po prostu ta iluzja jest tylko, załóżmy, takim słowem, który tak sobie używasz? Czy jest jakaś głębia tego? No bo wiesz, ja gdzieś tam mam troszeczkę tych korzeni, no liznąłem troszeczkę tego wedyzmu i gdzieś tam właśnie widzę i pamiętam doskonale, że tam bardzo często się właśnie mówi o maji, złudzeniu i tłumaczy się bardzo mocno ludziom, żeby oni się tak bardzo nie przywiązywali do tego, co tutaj jest, no bo tak po komputerowemu to jest tylko gra. Tak, jest to pewna gra. Ja bym bardziej trzymał się takiego pojęcia hologramu, holograficznej rzeczywistości, i która wyświetla się cały czas przed naszymi oczyma. I nasze zmysły dekodują tą rzeczywistość jako taką prawdziwą i twardą, i taką bardzo namacalną i mierzalną. I im bardziej my w to będziemy wchodzić i brnąć przez umysł w poznanie mechaniki tej iluzji,
to jakby splączemy się z tą iluzją, z tym, co widzą nasze oczy, a to jest tylko efekt wtórny, to jest tylko odbicie w lustrze. Jeśli, bo ten świat taki nauki, szkiełka i oka zabrnął do takiego zaułku, gdzie on chce poznawać coraz bardziej tą iluzję poprzez właśnie mierzenie tego odbicia w lustrze oraz zmianę tego odbicia w lustrze, a to jest jak walka z wiatrakami. Nie należy walczyć z odbiciem w lustrze, czy nie należy mieć chęci zmiany tego odbicia w lustrze, tylko zmienić swój stosunek, jaki my mamy, bo to, co się odbija w lustrze, to jest nasz stosunek po prostu wysyłany do tego lustra. Nasze nastawienie, nasze przekonania. Jeśli my sami zmienimy w sobie swoje przekonania, swoje wnętrze, zaczniemy już bardziej się cieszyć z czegokolwiek, co jest, niż smucić z czegokolwiek, co jest, to wysyłamy do lustra już inną częstotliwość i ona odbija się od tego holograficznego lustra i wraca do nas już jako taka niby namacalna rzeczywistość, która determinuje jakość naszego życia. Każdy z nas chce tutaj na Ziemi wieść dobre życie, takie dobre w sensie dostatku zdrowia, dostatku dobrych relacji, dostatku finansów, w realizacji pasji. I to wszystko jest możliwe poprzez po prostu bycie w tu i teraz, cieszenie się czymkolwiek, co jest, akceptowanie wszelkiej różnorodności i akceptację wszelkiej zmienności. Wdzięczność do wszystkich za wszystko, szacunek do wszystkiego i do wszystkich, w szczególności do tych aspektów i zjawisk i ludzi, którzy są nie do uszanowania, oraz pokochanie siebie prawdziwe, czyli siebie w sobie i siebie we wszystkich swoich emanacjach, we wszystkich swoich lustrzanych odbiciach. Bo pokochanie siebie, takie mantrowane, kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie, a potem jak przychodzi egzamin w życiu, że ktoś tam, załóżmy, przejdzie obok nas i był pijany, albo był niedomyty, i my już spojrzymy na niego pogardliwie, czy wyśmiejemy go w jakiś sposób, to znaczy, że pogardzamy sobą w tym człowieku, który jest pijany, albo wyśmiewamy siebie w tym człowieku, który jest pod wpływem alkoholu, czy narkotyków, czy też innych. Więc pokochajmy siebie prawdziwie, siebie w sobie i siebie we wszystkich zjawiskach i ludziach, którzy są wokół nas. Także no, ja widzę iluzję jako taką, jako holograficzną rzeczywistość, że to nie jest nic takiego twardego, namacalnego. Można się w niej bawić i dobrze sobie żyć, pod warunkiem, że się nie będzie przywiązywało do niczego wagi i pod warunkiem, że będziemy jakby prawidłowo komunikować się z tą iluzją. Ale bardzo możliwe, że to jest podobna, to może być tożsame z Mają, czy ułudą, czy też iluzją z tych innych filozofii. Do tej pory bardzo często mówiono właśnie o takich, powiedziałbym, schematach, bo wiesz, Matrix, iluzja, Maja, hologram, złudzenie, czyli cały czas mamy do czynienia z pewnym konstruktem, w którym my, jako ludzie, jako świadomość, jako dusze, no, uczestniczymy w takim, powiedziałbym, teatrze, filmie. Tak. I teraz jest kwestią taką, czy skoro wszystko jest lustrem, to my tworzymy tą iluzję w sposób świadomy na wyższym poziomie, czy też ta iluzja została nam tak skonstruowana, żebyśmy właśnie mogli odczuwać, stworzyć coś, działać, zmieniać, rozwijać się. Według mnie to, co widzą nasze oczy, czy wszystkie zmysły, to czytują,
tą tak zwaną iluzję, to zawsze my tworzymy. Przy czym, będąc na trochę innej świadomości, na innym postrzeganiu, będąc w postrzeganiu dualnym, że jesteśmy my i coś na zewnątrz, i jeśli jeszcze mamy przekonanie, że wszystko to, co nas jest na zewnątrz, to nam zagraża, to my kreujemy rzeczywistość poprzez to, że wysyłamy do lustra strach, lęk, chęć walki, czy potrzebę walki, chęć rywalizacji, albo potrzebę ucieczki, albo potrzebę zabezpieczania się. Jeśli my to wysyłamy, no to dostajemy zwrot z tego, co wysłaliśmy, i otrzymujemy po prostu różne zdarzenia, które powodują, że no, tymi zmysłami odczuwamy i zbieramy po prostu różne owoce tego, co wysłaliśmy. Więc na niższym, my zawsze kreujemy swoją rzeczywistość i wykreowaliśmy też różnych egzaminatorów, różnych katów, różnych oprawców. Także to zdarzenie, które gdzieś tam od 2 lat w naszych hologramach indywidualnych i zbiorowych zaistniało, a które w hologramach wielu osób już jakby to zdarzenie dogorywa, i przyjdzie taki moment już niedługo, gdzie jak kostki domina, tak pozapalają się świadomości osób jak takie światełka, rozświetlą tą zbiorową ciemność, że to w pewnym momencie, jak taka bańka mydlana, to wszystko pęknie, bo te kostki domina już się coraz bardziej przewracają, jedna jakby inicjuje drugą. To zakładając, że to badanie Stephena Hawkinsa odnośnie poziomów świadomości, że jedna osoba w świadomości bez jedności wszystkiego ze wszystkim, w świadomości tej pełnej akceptacji, pełnego szacunku, bezwarunkowej wdzięczności i bezwarunkowej miłości, która cały czas utrzymuje ten stan, że taka jedna osoba równoważy wpływ 750 tysięcy osób, które są nieświadome, są pod wpływem mediów i tych wszystkich informacji nieprawdziwych często, które w tych mediach są podawane, bo te 750 tysięcy osób kreowało tą rzeczywistość taką ciemną. Ale jedna osoba w świetle, w tym szacunku, wdzięczności, akceptacji, miłości jest w stanie równoważyć. I wystarczy w Polsce kilkadziesiąt osób, dokładnie zakładając, że ta proporcja jest prawidłowa, 53 osoby tylko w Polsce wystarczyłoby, żeby inaczej postrzegało rzeczywistość, żeby przedziurawić ten hologram zbiorowy, ten ciemny hologram zbiorowy tutaj nad Polską, który pęknie jak bańka mydlana, i to po prostu zacznie się już lawinowo. Lawinowo, co nie znaczy, że to będzie szybko, to będzie szło z jednej strony lawinowo. Natomiast stary system, on jeszcze troszeczkę potrwa, i co prawda pazurki on już połamał, pazurki i ząbki też już, te kły są połamane i on już nie ma siły, dlatego że jakby tymi pazurkami i kłami w stosunku do ludzi byli funkcjonariusze, tak? Natomiast w momencie, gdy oni się też coraz bardziej wybudzają, czego przejawem było przepiękne wystąpienie na początku stycznia na Komisji Zdrowia, kilkadziesiąt wypowiedzi różnych środowisk ze świata nauczycieli, służby zdrowia oraz służb mundurowych. I tam było wystąpienie porucznika Jakuba Kuśpita, który w imieniu pewnego stowarzyszenia mundurowych, ale tak naprawdę w imieniu swoich najwyższych rangą oficerów polskich, których reprezentował, pokazał paluszek, może tak delikatnie, ale znacząco pokazał, po prostu groził, żeby nie przeginali, bo właśnie do tego przegięcia dochodzi. I to było piękne, jak po prostu już on później w wywiadzie dla Andy Chojeńskiego poprosił, aby naród był z mundurem, a mundur będzie jednocześnie z narodem. I w tym momencie odpadły pazurki
systemowi, przynajmniej w Polsce, tak? A w innych krajach myślę, że też to jest tylko kwestia czasu, jak podobnie będzie się działo. Oczywiście na różnych poziomach świadomości różnie się to będzie odbywało, bo te osoby, które osiągną ten pułap i które wykonują pewną pracę, której może tak bardzo nie widać, to na wyższych poziomach te 53 osoby w Polsce, to one nie będą brały udziału w żadnej walce, w żadnych protestach, w żadnych sprawach sądowych. One po prostu będą trzymały pole poprzez to takie świecenie, czyli totalny stan akceptacji, szacunku, wdzięczności i bezwarunkowej miłości. Natomiast będzie dużo osób w troszeczkę niższych stanach, które gdzieś tam będą jeszcze może oponowały, protestowały, może jeszcze będą wchodziły w emocje. No i nie zdziwię się, że też będą takie osoby, które wchodząc totalnie w emocje, przyparte do muru, to tak jak na przykład, gdy jest szczur goniony i zagna się go w taki ślepy zaułek, to on wtedy staje się agresywny i rzuca się, mimo że nie ma za bardzo szans, ale rzuca się na tego, który go dotychczas gonił. I niestety też będzie tak, może tak być, że pewna grupa osób mniej świadomych może po prostu gdzieś tak protestować bardziej agresywnie, czy też może chcieć doprowadzać do jakiejś takiej formy zemsty. To nie jest dobre oczywiście dla nich, ale nie da się tego wykluczyć, że będzie i taka grupa osób, takich rewizjonistów. Cóż, wiem ze swoich źródeł, że tutaj takie, żeby uprzedzić te działania i zatrzymać jeszcze co niektórych pewnych służbistów systemu, to że wkrótce pojawią się pewne sprawy sądowe, pozwy cywilne, z powództwa cywilnego w stosunku do urzędników, którzy występując w imię jakichś tam rozporządzeń doprowadzili do strat u osób fizycznych, u ludzi. I po prostu wiemy, że ci urzędnicy są nieświadomi co prawda tego, ale że mogą odpowiadać materialnie i będą odpowiadali materialnie. I parę takich pozwów się pojawi po to, żeby co prawda tutaj prawa precedensu w Polsce za bardzo nie ma, ale będzie okazja po wygranych tych sprawach wyjaśnić je na tyle skutecznie, żeby ci urzędnicy ostatni, którzy zostali, to żeby wiedzieli, że po prostu mają stanąć po stronie narodu, a nie po stronie tego nieludzkiego systemu, który dotychczas reprezentowali. Wiemy, że nieświadomie, prawda? Bo wszyscy szli do tych służb często nie tylko po to, żeby zarabiać tam pieniądze, to przy okazji, ale żeby po prostu naprawdę realizować swoją misję z praworządnością, czy ze służbą zdrowia. Przed naszymi oczami rozegrają się różne sceny, tak? Natomiast my trzymajmy pole, trzymajmy światło w swoim hologramie indywidualnym, trzymajmy po prostu ciszę, bądźmy w takiej totalnej akceptacji, w totalnym szacunku, w totalnej wdzięczności i w totalnej bezwarunkowej miłości. Jakby ktoś pytał do kogo, to odpowiadam do siebie w sobie, i do siebie we wszystkich swoich emanacjach, do wszystkich swoich lustrzanych odbić. No to tyle. Więcej na spotkaniu. Postaramy się w następnej rozmowie troszeczkę rozszerzyć, bo ja tutaj mam dwa punkty, ale i do ciebie się ktoś dobija, a mojego psa już musiałem przed chwilą wyekspediować w odpowiednie miejsce. Także jeśli ktoś słyszał pomrukiwania gdzieś tam w tle, to takie życie po prostu. Dziękuję ci bardzo za tą wypowiedź, bo znów troszeczkę nam tutaj nas oświeciłeś, wytłumaczyłeś parę pojęć. Zapraszamy na wykład. Jeśli już miejsc nie będzie, no to gdzieś tam mailowo trzeba się kontaktować. Ja mam kilka rozwiązań. Planujemy oczywiście nagrywać wykład, czyli ta wersja online, tak jak z Moniką Burzyńską, też powinna być przygotowana. Jesteśmy, jak to się mówi,
myślimy, kombinujemy i tak robimy, żeby było dobrze dla wszystkich. Także bardzo dziękuję Ci Dziękuję. za dzisiejsze nagranie i do widzenia wszystkim naszym widzom. Do widzenia.